Okej, zapraszam. Witajcie w moim nowym mieszkanku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się urządziłam, powiem Wam, co jeszcze muszę dokupić i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo ja naprawdę bardzo się cieszę, że mogę mieszkać w tak pięknym mieszkaniu, tak super urządzonym, przystosowanym po prostu do mieszkania dla takiej, powiedzmy, osoby jak ja. I co, zapraszam Was do oglądania. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie subskrypcję tam na dole. To tak, ja Was najpierw zapraszam do mojej kuchni. Niestety największym minusem tej kuchni jest to, że nie ma w niej piekarnika. Gdzie ja będę piekła swoje ciasta? Remik będzie musiał mi udostępnić chyba swój piekarnik w swoim domu, jeżeli będę chciała coś upiec, no bo tutaj nie mam takiej możliwości. W planach oczywiście jest pieczenie świątecznego domku i świątecznych pierniczków, także piekarnik będzie niezbędny. I ten odcinek z pieczenia domku będziecie mogli zobaczyć już niedługo we vlogmasach. No jak to standardowa kuchnia, jest zmywarka, nie trzeba zmywać ręcznie, żeby nie uszkodzić paznokci. Lodóweczka, mikrofalówka. No i pełne wyposażenie tak naprawdę. No i jest właśnie tutaj taki fajny blat, także jeżeli by coś przygotowywać, to goście będą sobie siedzieć w salonie, a ja będę mogła swobodnie z nimi rozmawiać, nie będzie nas oddzielać żadna ściana, także taka otwarta przestrzeń jak dla mnie, oczywiście na plus. Teraz zapraszam Was do salonu. No i co, jesteśmy w salonie. Standardowy, klasyczny salon, telewizor, w razie jakbym chciała obejrzeć jakiś film, kącik wypoczynkowy, kanapa, jeszcze będę musiała dokupić jakieś poduszeczki, żeby tak było bardziej komfortowo, bardziej przyjemnie i stół, przy którym będę spożywać posiłki ze znajomymi albo no, sama jak będę. No i jest oczywiście pierwszy akcent świąteczny, moja malutka choineczka z lampeczkami w kształcie śnieżynek. Takim kolejnym plusem tego mieszkania jest oświetlenie. Naprawdę lampy są piękne. Ja zawsze chciałam mieć taką lampę w swoim rodzinnym domu, ale jakoś tak się nie zebrałam, nie kupiłam, także tutaj mam takie dwie. Wydaje mi się, że cały salon jest jakby skończony, potrzebuję kupić dodatki, jakieś ozdoby, może troszkę więcej kwiatów, tutaj jak widzicie mam palemki, jeszcze muszę się dowiedzieć jak o nie dbać i tak jak już wspominałam, salon jest skończony, ale jest jedno pomieszczenie na górze, które jeszcze nie jest skończone, jest to moje studio, w którym będę nagrywać dla Was filmy. No i w dzisiejszym odcinku nie będę mogła Wam go pokazać, ponieważ już tam małe rzeczy zaczęły się dziać, jest ono urządzane. Jedyną rzecz, którą w dzisiejszym odcinku będę mogła Wam pokazać, to będzie neon, który będziemy razem wybierać. Zapytam się Was na moim Instagramie o czcionkę, o napis, o propozycję napisu, o kolor. Także to jest jedyna tajemnica, którą Wam zdradzę, no a resztę, na resztę będziecie musieli troszeczkę poczekać. Bardzo podoba mi się fakt, że część, ta dolna, w której będę spędzać czas ze swoimi znajomymi, z rodziną, jest oddzielona od części, w której będę spać i pracować. I oczywiście bardzo się cieszę z tego, że są schody, ponieważ też chciałam mieć w swoim mieszkaniu schody, tylko muszę się przyzwyczaić, ponieważ już miałam kilka sytuacji, w których prawie bym się przewróciła, także muszę być bardziej ostrożna i nie śpieszyć się. I jesteśmy na górze. Na górze, no mówię, to jest taka moja część, taka moja strefa. No i zapraszam Was do sypialni. No jak to przystało na sypialni dziewczyny, jest różowo, puchato, przytulnie. Są misie, bardzo też w całym domu podobają mi się zasłony, które nadają takiego fajnego klimatu, są takie lekkie, zwiewne. No takim niezbędnym wyposażeniem sypialni jest lampeczka, którą sobie zapalam, jak na przykład wieczorem sobie coś czytam. Mam też kwiatki, kaktusa, palemkę. I muszę Wam powiedzieć, że obawiałam się pierwszej nocy właśnie w sypialni, w nowym domu, w łóżku, ale powiem Wam, że się naprawdę bardzo wyspałam.
I może jest to związane z tym, że wokół po prostu jest tyle zieleni, jest tak piękna okolica, jest taka cisza i spokój. Zresztą później pójdziemy się przejść, troszkę Wam pokażę okolicy. No i naprawdę bardzo dobrze mi się spało. Tutaj znajduje się moje drugie ulubione pomieszczenie tuż po kuchni. Jest to garderoba, w której trzymam ubrania. Nie jest ona dosyć duża, ale jest za to pojemna. No, mamy szafeczki, wieszaczek na sukienki, oczywiście też żelazko, deska do prasowania. Także takie rzeczy, które powinny właśnie się znajdować. Może nie w garderobie, ale każdy takie rzeczy posiada. To jeszcze nie są moje wszystkie ubrania, ponieważ część z nich jeszcze została w moim domu rodzinnym. Po prostu zabiorę sobie je przy okazji, jak będę odwiedzać mamę. I ostatnie pomieszczenie na górze, czyli łazienka. Bardzo się cieszę, bo mam wannę. W domu rodzinnym mam tylko prysznic, a teraz urządzam sobie po prostu codziennie długie kąpiele. Już odkąd jestem, to z dobrych, może ze 2 godziny to w niej przesiedziałam, więc no, jest to na pewno super sposób na relaks. No, mogę sobie nałożyć maseczkę na twarz, jakąś sól do kąpieli wsypać i poodpoczywać troszkę. Również podoba mi się klimat, jaki stwarza ta fototapeta. Jest to Nowy Jork nocą. Również można zauważyć, że na żyrandolu też jest motyw Nowego Jorku i na lampeczkach także. Także ktoś miał fajny pomysł. Zobaczyliście już prawie całe moje mieszkanie, także teraz zejdziemy na dół, ubiorę się, pójdziemy na zewnątrz i pokażę Wam okolicę, w której mieszkam, a później wrócimy i zamówimy neon. Pierwsze, na co zwróciłam uwagę po przyjeździe do Puszczykowa, to to, że to jest miasto pełne zieleni, pełne lasów. Najbardziej lubię spacerować wieczorami, ale również przymierzam się do biegania. Niestety pogoda jest, no jaka jest, jest za zimno na bieganie, ale jeżeli się troszkę ociepli, to na pewno skorzystam z tych zielonych terenów. Też na pewno dużym plusem tego miasta jest to, że naprawdę jest tutaj dużo miejsc, w których można spędzić aktywnie czas. Jest między innymi siłownia, na którą będę uczęszczać. Mam do niej zaledwie, nie wiem, minutę od swojego domu. Będzie też od grudnia dostępne lodowisko. Oczywiście też bardzo lubię jeździć na łyżwach, więc się na nie wybiorę. Na pewno też warto jest czekać do lata, bo jak widzicie, znajduje się tutaj super miejsce do grilla. Na pewno wiosną czy latem będę mogła sobie urządzić takiego, spędzić taki czas ze znajomymi lub rodziną. I też jest super trasa na rolki. Na rolkach jeździłam jako mała dziewczynka, teraz bym musiała kupić sobie nowe i zobaczyć, czy jeszcze do tego się nadaje. Bo pozdzierane kolana i łokcie to nie jest nic miłego. Pamiętam, jak byłam młodsza, to cały czas po prostu poobijana chodziłam. Na pewno jeszcze nie raz zobaczycie miasteczko, w którym aktualnie mieszkam na moich filmach. A teraz czas wrócić do domu, bo muszę zamówić neon. Dobra, jesteśmy już w domu i właśnie dzwoniłam do pana od neonów, który zajmuje się właśnie przygotowywaniem takich na zamówienie i powiedział, że tak naprawdę może zrobić wszystko, czego sobie zapragnę, także muszę przygotować projekt i wy oczywiście mi w tym pomożecie. Przygotuję 2 projekty i już na dniach wrzucę je na swojego Instagrama i tam będziecie mogli zagłosować, który projekt Wam się bardziej podoba. Myślę, że będą to na pewno 2 różne czcionki i chciałabym Wam dać do wyboru albo kolor w jednym konkretnym kolorze, który może na przykład Wam się ze mną kojarzy, albo taką opcję, w której będzie multicolor, czyli będę mogła sobie zmieniać kolor neonu w zależności od tego, jaki będę chciała. A teraz zapraszam Was do kuchni i tam dokończymy nasz film. Także ja Wam dziękuję za to, że obejrzeliście dzisiejszy film i czekajcie na kolejne moje filmy. Będą to filmy z serii Vlogmasów. I co? I do zobaczenia.